Kramnik chciał udowodnić, że Jospem jest oszustem, a udowodnił jedynie, że Jospem jest bardzo dobry w szachy internetowe, ponieważ ostatniego dnia meczu zawodnicy grali tylko partie przez internet i to tempem faworyzującym Kramnika, bo grali 3 minuty plus 2 sekundy, a nie plus 1 sekunda, więc ta piekielna szybkość Jospema nie miała aż tak wielkiego znaczenia. A mimo to Jospem zlał Kramnika aż 7 do 2 plus było też kilka remisów, więc totalna deklasacja. No i teraz czekamy, aż Kramnik opublikuje przeprosiny. A wydaje mi się, że ta partia była najciekawsza. Ogółem, jeżeli ktoś chciał się podszkolić na temat partii katalońskiej, to ten mecz był idealny, ponieważ ten wariant stosowali na potęgę. I tutaj nastąpiło dosyć wkurzające zaszachowanie, goniec D2 i A5. I teraz problem jest taki, że ten goniec na B4 no jest taki nietykalny właściwie, no bo po wybiciu wieża z A8 robi się super aktywna, plus też pionek zabiera pole C3, więc ten skoczek nie ma jak się tutaj aktywizować, co jest oczywiście problemem. Więc w partii poszło goniec G2, roszadka hetman C2, więc oczywiście zabezpieczenie pionka, goniec się wycofał teraz, nastąpiła roszada, skoczek D7, goniec F4 i po prostu C6, więc pozycja czarnego jest bardzo, bardzo solidna i w takiej strukturze są właściwie dwa plany gry, taka próba przełamania tej pozycji czarnego. Albo biały gra przez skoczek BD2 i E4, albo biały rozwija tego skoczka, wrzuca wieżę na linię C i otwiera linię C, licząc, że jakiś atak po tej linii się pojawi. No i w partii skoczek D2, skoczek H5, goniec się wycofał, skoczek wrócił, no i wieża C1, nastąpiło B6, goniec wrócił, no to Jospem znowu tegoż gońca przegania, ale tym razem goniec nie wycofał się na E3, a poszedł naprzód na E5, co wygląda oczywiście dosyć mocno ryzykownie, bo F6 wydaje się być bardzo groźne, no jeżeli goniec odejdzie, to tutaj król byłby osłabiony, ale tak naprawdę tutaj Kramnik bardzo chytrą sztuczkę zaplanował, mianowicie po F6 wchodzi bicie tutaj i zbić nie można ze względu na bicie, a jak skoczek ucieknie, to bicie tutaj, a jak skoczek ucieka dalej, no to wieża FD1, E4 i tutaj biały ma kolosalną presję po tych liniach C i D, a materialistycznie jest równowaga, bo trzy piony za gońca, więc trzeba powiedzieć, że Kramnik tutaj bardzo, bardzo ciekawie zagrał. Ogółem też trzeba powiedzieć, że Kramnik no, robił niesamowite dymy w trakcie tego turnieju. Notorycznie coś mu przeszkadzało, to mu nie pasowało, tamto mu nie pasowało, to było nie tak, tamto było nie tak. No po prostu trzeba powiedzieć, że tragedia. W ogóle w turnieju sędziował zawodnik wskazany przez Kramnika, to znaczy i Jospem mógł zarekomendować jakiegoś sędziego i Kramnik mógł zarekomendować jakiegoś sędziego, no i ten sędzia zarekomendowany przez Kramnika to już połowę tych jego zgłoszeń po prostu olewał, więc no widać, że no już naprawdę sędziowie nawet byli wkurzeni. Nie wiem co to z tym Kramnikiem się dzieje, ale no dosłownie wszystko mu tam nie pasowało, szczególnie tego ostatniego dnia, no już trochę mi się nie chce rozwodzić na temat tego, jak rąbek u spódnicy przeszkadza baletnicy. No dobra, więc tutaj mamy goniec A6. Faktycznie ten goniec w partii katalońskiej, jak to widzieliśmy już wielokrotnie, no po prostu jest strasznie biedny. Więc on albo wchodzi na B7 i później C5, żeby go zaktywizować po długiej przekątnej, albo właśnie wtrynia się na A6, żeby pośrednio atakować punkt E2. No i tutaj Kramnik zdecydował się
na skorzystanie z linii C. Więc wybił na D5, wieża F1 obronił sobie piona, no i teraz właśnie wtrynił się na C7 i była to bardzo fajna próba przejęcia linii C. Ponieważ ten goniec blokuje wieżę, więc działa jak taki korek, no i biały teraz zagrał hetman A4 z planem wieża C2, a później na pewno przygotowanie pod wieża C1. I trzeba powiedzieć, że zawodnik grający czarnymi znalazł tutaj piękne rozwiązanie tego problemu, bo rzeczywiście, jest tutaj jedna otwarta linia w tej pozycji. Ten, kto tę linię zdominuje, no to na pewno będzie miał przewagę. I w partii skoczek C5. Bardzo zacne ukąszenie, bo teraz goniec jest oczywiście niebroniony. W partii wymiana, odbicie, goniec zbił na B6 i skoczek wjechał na D3. Oczywiście czarny wyszedł tutaj z pionem w plecy, ale aktywność jest wyśmienita i w pełni rekompensuje tę stratę materialną. I właściwie ten mecz pięknie udowodnił, na czym polega problem Kramnika. Bo zauważcie, że kiedy Kramnik z Jospemem grali na zwykłej szachownicy 3D, partię na 3 plus 2, to wynik był bardzo, bardzo wyrównany. Nawet Kramnik delikatnie prowadził jednym punktem. Natomiast kiedy przesiedli się do grania przez komputer, to no tutaj Jospem całkowicie zdominował to rozdanie. Dlaczego? Ponieważ Kramnik nie umie klikać szybko myszką. Tylko tyle i aż tyle. Oczywiście Kramnik się tam pultał, kazał sędziemu liczyć czas, czy na pewno mu tam czeską czasu nie zabiera i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale w gruncie rzeczy okazało się, że po prostu zbyt wolno klika. I w partiach był bardzo podobny scenariusz, czyli było wyrównanie, 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 ale kiedy dochodziło do niedoczasu, no to Kramnik się po prostu rozlatywał kompletnie. I to jest coś, czego niektórzy topowi arcymistrzowie nie są w stanie zrozumieć, że w graniu przez internet ta umiejętność szybkiego klikania myszką jest naprawdę kluczowa. Więc jeżeli ktoś jest zawodnikiem 2700 Elo w partiach na żywo, to jeżeli naprawdę zarąbiście szybko umie klikać, robić primowy, to ta umiejętność pozwoli mu przez internet rozwalać zawodników 2750, a może 2800. I to jest ten czynnik, który sprawia, że ci specjaliści od gry internetowej są tak dobrzy w internecie, no nie są aż tak dobrzy w partiach na żywo. Więc ciekaw jestem, czy Kramnik ten fakt po prostu będzie w stanie zaakceptować, czy też dalej będzie wrzucał jakieś interesujące statystyki. No dobra, więc bo tylko jeszcze podsumuję, że właśnie Kramnik, Nepo i inni, no bardzo często bazują swoje oskarżenia na tym, że o, tutaj ten to na żywo by nie miał ze mną szans, a przez internet mnie ogrywa. No to właśnie, szczególnie jeżeli gra się tempem 3 plus 1 albo 3 plus 0, no to ta umiejętność klikania staje się coraz to bardziej istotna. No dobra, więc w partii mamy goniec F1, także Kramnik chytrze podchodzi do tematu, związując tego skoczka. Goniec na A6 jest niebroniony, co jest oczywiście problemem. No ale Jospem od razu wypatrzył, co jest słabego w obozie białego. Tą słabością jest oczywiście pion na F2 i okazuje się, że tego piona na F2 po prostu dosłownie nie ma jak bronić. Więc Kramnik zaczyna tutaj wierzgać, no ale pionek z F2 został skasowany. Niemniej presja na tego skoczka jest nakładana, no ale skoczek jest wystarczająco dobrze broniony, doszło tutaj do takiej wymiany, no i teraz Kramnik odpalił tego swojego wolnego piona, chociaż trzeba powiedzieć, że ten wolny pion jakoś daleko nie zajechał. I
Zauważcie, że te pierwsze 30 posunięć tej partii, no, partia była bardzo wyrównana. Jeden i drugi zawodnik grali po prostu bardzo dobre szachy. No, Kramnik jest oczywiście wybitnym szachistą, tak samo Jospem jest naprawdę świetnym graczem. No i to była po prostu dobra partia na wysokim poziomie. Natomiast teraz zjechaliśmy na 12 sekund na zegarze. Oczywiście jest dodawane 2 sekundy za każde posunięcie, no ale teraz zaczyna wychodzić tam siła myszki Jospema. W partii bicie na A6, wieża odbiła, wieża C3, no to wieża A8, no i tutaj pomału czarny zaczyna przejmować inicjatywę, chociaż oczywiście Kramnik postawił tutaj na aktywność, co było bardzo dobrym podejściem. No i teraz zauważcie, że jest pion w plecy po stronie czarnego, ale szybko pionek został odzyskany. No i tutaj w teorii wydawałoby się, że ten wolny pion powinien być atutem białego, no ale król jest dosyć daleko, no i też figury białego nie są zbyt dobrze skoordynowane. No i właśnie czarny się zaktywizował, żeby tego piona atakować. Pion w ogóle idzie dalej. No i teraz można zbić tutaj na C6. To jest oczywiste, że można w ten sposób podejść do tematu i partia powinna zakończyć się remisem. Ale no Jospem jest strasznie chytrym graczem. On w internecie się czuje jak ryba w wodzie. On w takich sytuacjach nie pozwala przeciwnikowi tak po prostu pójść na remis. Tylko on szuka swoich szans. On ma świadomość, że remis ma zawsze w kieszeni, więc jeszcze szuka tutaj jakiejś sposobności, żeby tego piona zdobyć w jakiejś lepszej, nieremisowej redakcji. No więc tutaj pomału czarny czai się. Kramnik odszedł królem od pionów. No to czarny atakuje. I no, pionka zbić nie można było. No bo ten pionek z linii C ucieka, nie da się go zatrzymać. Więc czarny dalej się tutaj aktywizuje tymi pionami. No i widać, że ten pion na G3 został zablokowany. Będzie on bardzo, bardzo słaby. No i pion finalnie został skubnięty, ale jest subtelna różnica, no bo Jospem zostawił skoczki. I faktycznie zostawienie skoczków się opłaca, gdyż Kramnik no, podwalił widły, ale czarny przeoczył. Czarny tutaj zagrał wieża A5 automatycznie. Więc wygrana nie nastąpiła tak natychmiastowo. Tutaj biały oczywiście szuka kontry na pionku F6, więc Jospem zabezpiecza pole D5, żeby ten skoczek się tutaj nie wtrynił. No i tak jak widzicie, pod presją czasu czarny tutaj cały czas szuka jakichś opcji. Cały czas czarny próbuje jakoś życie rywala utrudnić i faktycznie się mu to udaje. Ponieważ tutaj Kramnik pod presją czasu stwierdził sobie, że zastosuje taką sztuczkę i odzyska pionka. I no faktycznie odzyskał pionka, tylko co z tego, kiedy wieżówka jest tutaj kompletnie przegrana, ponieważ król białego jest kompletnie odcięty, więc ten pion czarnego zasuwa do pola przemiany, no i po prostu G1 hetman, koniec partii. Więc cóż, José Martínez no zniszczył tutaj Kramnika. Jeżeli chodzi o tę sekcję grania przez internet, po prostu zmasakrował delikwenta, czym udowodnił według mnie, jak silnym szachistą jest, a tym bardziej szachistą internetowym. No i teraz czekamy na przeprosiny ze strony Kramnika. Tu muszę jeszcze powiedzieć, że José Martínez pokazał no, piękną klasę, tak po prostu, jeżeli chodzi o zachowanie, ponieważ Kramnik tam się wykłócał, o to, tamto, to mu nie pasowało, tamto mu nie pasowało, siamto mu nie pasowało, a Jospem
Na chillku, okej. Nie chcesz kramnik drugiego dnia grać przez internet? Dobra, zagrajmy na żywo. Nie chcesz kramnik grać na 3 plus 1? Dobra, zagrajmy na 3 plus 2. Coś tam kramnik się pultasz? Spoko, pultaj się, ja sobie poczekam. Także trzeba powiedzieć, że gość no, ma anielską cierpliwość. Anielską cierpliwość. Naprawdę mega, mega elegancko się zachował podczas tego meczu. Także cóż, wydaje mi się, że usta hejterów zostały zamknięte.